Prorok Izajasz powiedział tak, cytując słowa Boga. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Jahwe. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. To było 800 lat przed pojawieniem się na ziemi Jezusa. Takie objawienie odebrał prorok. A święty Paweł w liście do Rzymian powiedział tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie, Bóg zaprasza każdego człowieka do tego, żeby się z nim prawował. Bóg do tego zaprasza. Bóg mówi, posadź mnie na ławie oskarżonych. Porozmawiajmy. Porozmawiajmy o mnie, porozmawiajmy o tobie. On nie ma nic przeciwko temu. Prawować się, przyjaciele, to znaczy prowadzić z kimś o coś proces sądowy. Tak, Bóg mówi, przeprowadź ze mną proces sądowy. Oskarż mnie, a ja się będę bronił. To jest Pismo Święte, przyjaciele. Wiecie, ten zwrot, prawować, to hebrajskie sformułowanie, to jest zwrot z dziedziny powództwa cywilnego i karnego. Taki sam zwrot używano w żydowskich sądach. Ten zwrot oznacza, że Bóg stawia człowiekowi zarzut grzeszenia, a człowiek po Bogu stawia zarzut bycia okrutnikiem. Religia uczy nas tego, że Bóg stawia nam zarzut grzeszenia. Ja od wielu lat słyszałem takie sformułowania, ty bój się Boga. Bój się Boga. Kazali od dziecka mi się bać Boga. No bo Bóg to jest ten przecież, który patrzy na wszystkie moje winy i rozlicza mnie, osądza. Słyszałem też w swoim życiu masę zwrotów, że Bóg jest okrutny, straszny. Jak on mógł dopuścić do Holokaustu? Jak on mógł dopuścić do tego, że jest tyle pedofilii? Jak on mógł dopuścić jeszcze do wielu różnych rzeczy? Człowiek notorycznie wyraża swoją opinię na temat Boga, uznając go za okrutnika. I Bóg mówi, to będziemy się prawować. Porozmawiamy o rzekomych moich poglądach na temat twojej grzeszności i o twoich poglądach na temat mojego okrucieństwa. Dawaj, razem się będziemy sądzić. Zajmijmy dwie przeciwległe strony. I wiecie, przyjaciele, w tym, co przytoczyłem, w tym wersecie, Bóg rozwiązuje dylemat sądowy poprzez informację, że po pierwsze, grzech człowieka nie stanowi dla niego problemu, więc uniewinnia człowieka i udowadnia, że nie jest okrutnikiem, ponieważ uniewinnił człowieka. To jest proces Boga. Bóg mówi, ja ci udowodnię, że twoje grzechy nie mają dla mnie żadnego znaczenia. I ja ci udowodnię, że nie jestem okrutnikiem. Udowodnię ci to. Spójrzcie, Bóg nie każe człowiekowi przejść takim swobodnym krokiem przed jego obliczem, gdzie w połowie drogi podcina mu nogi, traktując go jak totalne zero i mówiąc, ja tu jestem królem, musisz mi się kłaniać. Musisz się mnie bać. Jak się nie będziesz mnie bał, nie będziesz się mi kłaniał, to po śmierci pójdziesz do piekła, kropka. Jak nie będziesz przestrzegał przykazań, jak nie będziesz stosował się do reguł Kościoła, to pójdziesz do piekła i kropka.
Wyliczę Ci Twoje grzechy lekkie, wyliczę Ci Twoje grzechy ciężkie. Bóg ten problem rozwiązuje jednym zdaniem. On mówi, chodź bliżej, pokażę Ci, że Twoje grzechy nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Dla wielu ludzi to jest w ogóle szok. Jak to? A tak to. Nie mają dla Boga znaczenia Twoje grzechy. I co się dzieje dalej? Bóg wykazuje materiał dowodowy na potwierdzenie tego, że człowiek jest niewinny i Bóg jest niewinny. Materiał dowodowy, on to argumentuje. On nie zostawia człowieka w jakimś takim miejscu, bo domyśl się teraz, co się dalej dzieje. Nie, on mówi, ja ci to udowodnię. Udowodnię ci to. Dlaczego więc nadal jest na ziemi tyle zła? Skoro Bóg wyraźnie powiedział, daję dowód swojej miłości do ciebie przez to, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, to zamiast cię skazać na potępienie, umarłem jako Jezus Chrystus za twoje grzechy i cię uniewinniłem. To jest dowód. Oto dowód. Daję ci argument. Dowód prawny. To się wydarzyło. Wiecie, jak ja się nawróciłem do Boga, to rozmawiając z takim człowiekiem, ten człowiek do mnie powiedział, przecież ty zamordowałeś człowieka, ty jesteś morderca. Ja mówię, no tak, zamordowałem człowieka, ale Bóg mi przebaczył ten mord. Jak to Bóg ci przebaczył? Ja mówię, no tak, mi przebaczył, że w ogóle umarł za ten mord. On za to umarł, poniósł karę, a prawo nie działa wstecz. Wiecie, przyjaciele, że prawo nie działa wstecz? Że jak ktoś już za coś odsiedzi wyrok, to drugi raz nie może za to odsiedzieć wyroku? Wiecie o tym? Oto prawo. Nie może dwa razy za to samo. Nie można dwa razy oddać długu do banku. Nie można. Po prostu nie. A więc jeżeli Jezus umarł, czyli poniósł karę za to, że ja zamordowałem człowieka, to ja jestem wolny od winy. Nie jestem winny, jestem luźny, jestem wolny. I to ludzi gorszy. Mówię, proszę Pana, Pan tak nie może twierdzić. Ja mówię, mogę, bo właśnie tak jest. To jest dowód, sądowy dowód. Więc dlaczego nadal jest na ziemi tyle zła, skoro Bóg przebaczył grzechy ludziom? Jak to się dzieje? Skoro Bóg nie ma do ludzi nic, to znaczy, że Bóg nie karci też ludzi. A zatem wojny, trzęsienia ziemi i wszystkie inne patologie duchowe i materialne nie mają nic wspólnego z Bogiem, bo On przebaczył ludziom ich grzechy. Więc dlaczego miałby karać ludzi? Ja nieraz słyszałem, jakieś lata temu była taka powódź w jednym z krajów wyspiarskich, i to był kraj bardzo taki bałwochwalczy, tam było wiele prostytucji, prostytucji dziecięcej. I kaznodzieje na całym świecie trąbili, to Bóg ukarał ten kraj, to Bóg ukarał tą ziemię, za to dziadostwo, co tam było, za tą prostytucję, za te wykorzystywanie dzieci, Bóg ukarał. I wiecie, i ta filozofia, że Bóg kara tą ludzkość jest cały czas, przez cały czas na fali. Ktoś się tam rozchorował na coś, Bóg cię ukarał. Komuś coś tam się stało, Bóg cię ukarał. To jest Boga rzecz, ten Bóg jest niedobry. Oto Bóg spowodował, że Hitler nie umarł, jak był dzieckiem, tylko doprowadził do wojen. To jest Bóg. No ale skoro Bóg przebaczył grzechy ludziom i przedstawił na to dowód, to w jaki sposób jeszcze mógłby wyciągać konsekwencje z ludzkiego grzechu? To jest bezprawie. Gdyby Bóg tak robił, to byłby Bogiem bezprawia. Księga Jeremiasza, 18 rozdział, od 7 do 10 wersetu brzmi tak. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę.
Lecz jeżeli się ten naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli czyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Te wersety odnoszą się do sprawiedliwego sądu Boga, który to sąd funkcjonował, zanim została złożona ofiara za grzechy ludzi w postaci Jezusa Chrystusa. Zanim Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to rzeczywiście ludzkość tutaj na ziemi odpowiadała za swoje przewinienia. I w księdze Izajasza jest napisane: ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. A więc przychodzi Jezus, umiera za grzechy ludzkości i kończy się coś, co nazywało się ziemskim sądem Boga. Obecnie w oczach Boga nie istnieje coś takiego jak poniesienie konsekwencji za swoje czyny. Ludzie mówią: no ja rozumiem, łaska łaską, ale konsekwencje trzeba ponieść. Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Nie trzeba ponieść konsekwencji. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus poniósł kompletną ofiarę. Jezus poniósł konsekwencje za twoje złe czyny. Jezus poniósł konsekwencje za twoje wszystkie grzechy. I Jezus to poniósł. Gdy została złożona ofiara w postaci Jezusa Chrystusa, to Bóg już nigdy nie wspomina grzechów ludzi i już nigdy nie kara ich podczas ich pobytu na ziemi za ich grzechy. Rozumiecie to? Nigdy to się nie dzieje. Dlatego ludzie mówią: dlaczego Bóg nie ukarał Hitlera? Bo Bóg nie zajmuje się karaniem ludzi. On tym się nie zajmuje. Ta filozofia jest fałszywą ideą religijną. Dlatego tak wielu ludzi nie szuka Boga, bo oni się obawiają, że nawet jeśli by Go spotkali, to Bóg teraz weźmie ich na tapetę i tak będzie prześwietlał ich życie, że się w pale nie mieści. I sobie myślą: kurczę, to ja będę musiał teraz być ostrożny. To ja będę musiał żyć pod czyjeś dyktando. Bo jak nie, to mi spadnie grom z jasnego nieba na głowę. Ale Bóg nie zsyła gromów na ludzi. Bóg to nie jest Zeus. Niektórym ludziom to się myli. Myślą, że to Zeus gromowładny. Nie. Decyzje i czyny ludzi zostaną osądzone dopiero po ich ziemskiej śmierci, podczas tak zwanych sądów bożych. Ja nie będę o tym dziś mówił, bo na to nie ma czasu. Ale nie tu na ziemi następuje karanie człowieka. Nie tu na ziemi. Nie tu. A jednak na ziemi jest zło. Dlaczego zatem jest zło na ziemi? Dlaczego to się utrzymuje? A nie tylko to zło jest jako środowisko życia, ale jest ono jako brama do manifestacji bardzo silnego wpływu tego zła na życie. Ono nie tylko istnieje, ale dotyka każdego człowieka. I to dla wielu ludzi nie jest do pogodzenia. No jak to? Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, Bóg jest kochany, a przecież mi się przydarzyły takie rzeczy w życiu. Gdzie był ten Bóg? Gdzie On był? Kiedy mi się działo zło. Czemu tak jest? Wyjaśniam. Bóg ludzkość rozgrzeszył. Nie kara ludzkości, ale rzeczywistość duchowa i podlegająca jej rzeczywistość materialna to nie jest Bóg. To nie Bóg. Na przykład, dam wam przykład.
Bóg mi przebaczył. Przebaczył mi. Przebaczył mi, że zabiłem człowieka. Przebaczył mi, że handlowałem prochami. Przebaczył mi, że wywoziłem ludzi w bagażnikach. Przebaczył mi. Przebaczył mi to wszystko. Przebaczył mi. Ale ludzie mi nie przebaczyli. Ludzie pisali do mnie lata, później maile. Ceroński, powinieneś wisieć. Powinieneś cię zatłuc w tym sztumie. Nie powinieneś wyjść stamtąd. Jesteś zerem, jesteś tnem. Jak wam powiedziałem, wszyscy sędziowie w tym mieście skazywali mnie jeden po drugim. Od 16 lat. Non-stop. Pamiętam, jak mnie za te zabójstwo skazywał sędzia tutaj Sądu Wojewódzkiego, jeszcze taki pan, który podpisywał wyroki śmierci za komuny. I on mówi tak, dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dziki człowiek w więzieniu. I dał mi najwyższy możliwy wymiar kary, rozumiecie? Nigdy nie dał mi szansy. Żaden sędzia, żaden prokurator, nikt mi nie dał szansy. Bóg dał człowiekowi szansę, ale człowiek człowiekowi niekoniecznie da szansę. I to, że na ziemi jest zło, to nie jest sprawa Boga, ale sprawa ludzi. Ludzi, którzy są pod władzą rzeczywistości duchowej i materialnej. Ta rzeczywistość to system prawideł bożych, na których wszystko jest osadzone. Ludzie, czy wy zdajecie sobie sprawę, że rzeczywistość duchowa ma pamięć komórkową? To jest pamięć komórkowa, dlatego istnieje prawo przyciągania. To jest pamięć komórkowa. Ani diabła, ani demonów, ani nawet aniołów nie interesuje to, że ktoś oddał życie Jezusowi. Ich to nie obchodzi. Wiecie, co ich obchodzi? Błędy, które popełniają. Diabła nie obchodzi, czy ty się narodziłeś na nowo. Wielu ludzi odrodzonych z Bożego Ducha przychodzą i mówią do mnie, słuchaj, przecież ja spotkałem się z Bogiem, a mam przesrane, rozumiesz, równo, przez cały czas, co się dzieje, o co chodzi. Dlaczego ten Bóg mnie nie broni? A ja mówię, ty. Dlatego, że ty postępujesz wbrew różnego rodzaju zasadom starszym niż świat. To tak, jakbyś wsiadł na konia odwrotnie, bo masz wolną wolę. Rozumiesz? I mówił, będę jechał teraz do tyłu, na wstecznym. Nie pojedziesz na wstecznym. Koń będzie jechał do przodu. Albo jakbyś wsiadł w ogóle... Ja pamiętam, ja kiedyś strasznie dużo paliłem kraka i tak się najarałem kiedyś. Ja wsiadłem do samochodu na tylnie siedzenie. I tak siedziałem. Tak siedzę na tylnym siedzeniu tego samochodu, nie? Miałem taką małą fajkę. Zrobiłem sobie grudkę. Palę na tym tylnym siedzeniu. I myślę, dlaczego tu tak jest, jak jest. Była kierownica kiedyś. Teraz nie ma. Rozumiecie? Ja miałem zryty łeb. Rozumiecie? Człowiek ma generalnie zrytą banię. I wydaje mu się, że może robić, co chce, a tym bardziej, kiedy usłyszał, że Bóg mu przebaczył grzechy i że po śmierci pójdzie do nieba, bo przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tutaj nie chodzi o to. Tu już nie chodzi o pójście do nieba. Tu chodzi o to, żeby tu na ziemi nie mieć przegrane. Bo rzeczywistość duchowa ci nie odpuści. Nie odpuści ci. Rozumiesz? Nie możesz myśleć sobie, jestem z Bogiem i dlatego wszystko mi będzie w życiu wychodzić. To jest nieprawda. Ja znam masę ludzi, którzy przyszli do Jezusa, a nie potrafią żyć na ziemi. Dalej nie mają pieniędzy, dalej są chorzy, dalej kurcze mają przegrane. Dalej nie potrafią być w normalnych relacjach. Mówią, przecież Bóg jest ze mną. Ja mówię, ale ty nie stosujesz Bożych mechanizmów, a rzeczywistość duchowa, łącznie z diabłem, to jest bardzo ważne, ona porusza się według mechanizmów duchowych. Rozumiecie?
Jak ty kłamiesz, na przykład, daję ci prosty przykład. Kłamiesz, to diabeł odbiera cię jako kłamcę. Bóg mówi, ja nie widzę w tobie kłamcy, bo ja widzę Jezusa, który umarł za twoje grzechy. U mnie masz git, ale diabeł przychodzi i mówi, ale ja mam wejście do ciebie, bo ty jesteś kłamca. I zaczyna robić ci robotę, rozumiesz, o czym mówię? Dlaczego zaczyna ci robić diabeł robotę, mimo że Bóg jest w twoim sercu? Dlaczego on to może robić? Bo on tam ma dziurę. Rozumiesz? Ja miałem takiego kolegę w więzieniu. Stary recydywista i on sobie... się też siedział w sztumie, zrobił sobie raka krtani, żeby wyjść. Pomijając szczegóły, zrobił to w ten sposób, że winą była obarczona służba więzienna. On już nie żyje, nazywał się Koza, z Nowego Dworu tutaj był mazowieckiego. Tutaj jego syna nawet znasz, tego Kozy. I on wziął go naczelnik, chrobot, i mówi do niego tak, Koza, co ja z tobą mam? Czego ty chcesz? Dlaczego ty nas skarżysz? A on mówi do niego, panie naczelniku, ja potrzebuję tylko tyle drzwi uchylić mi tutaj. 8 godzin przepustkę potrzebuję, 8 godzin i po wszystkim. Pan mnie może wystawić, bez sądu, bo to sąd penitencjarny od 24 godzin. Pan mi może dać 8 godzin. Ty, ten mu dał 8 godzin, Koza się zwichnął, nie było go ze 2 lata. On tylko tyle potrzebował. Rozumiecie, o czym mówię? Diabeł tylko tyle potrzebuje otwartych drzwi, tylko tyle. Wsadzi ryj i będzie mieszał. A człowiek będzie się zastanawiał, jak to jest możliwe, przecież ja chodzę z Bogiem. Ale rzeczywistość duchowa jest nieubłagalna. Ona ma pamięć komórkową, ona pamięta, co przed założeniem jeszcze w ogóle podstaw nieba i ziemi powiedział Bóg. Jeżeli Bóg coś kiedyś ustanowił, na przykład, że zło otrzymuje się w zamian za zło, a dobro w zamian za dobro, to rzeczywistość na tym się oparła i tym żyje po dzień dzisiejszy. Tym żyje szatan, tym żyją aniołowie, tym żyją demony. Rozumiecie, że za zło płaci się złem, a za dobro dobrem. Każdy głupi demon to wie. Każdy głupi demon to wie. Dlatego mają taki łatwy dostęp do wierzących ludzi. Bo one to wiedzą, a wierzący ludzie chyba nie, a może nie wszyscy. To duchowa pamięć komórkowa. W opowieściach z Narni w pierwszej części jest taki motyw, w którym czarownica przyprowadza w ogóle chłopca i staje przed Aslanem. Jak wiecie, czarownica jest symbolem diabła, Aslan jest symbolem Jezusa. I ona do niego mówi, do Aslana, mówi, mogę go mieć, ponieważ złamał prawa Narni. Mam nad nim władzę, bo złamał prawa Narni. Rozumiesz, zło w twoim życiu ma wejście wtedy, kiedy łamiesz odwieczne prawidła. A nie dlatego, że Bóg cię kara, a nie dlatego, że Bóg cię nie chroni. Bóg nie może chronić ludzi, jeśli ludzie nie funkcjonują w zasadach Bożych. Ludzie myślą, że Bóg jest wszechmogący. To dla nich to jest właśnie coś takiego, o, Bóg jest ze mną, to mam samochód bez silnika i tak pojadę. Proszę, pojedź. Chyba jak Flintstone pojedziesz. Rozumiesz? Wiecie, bardzo łatwo jest Boga obwiniać. Ludzie chodzą po tym świecie i Boga obwiniają. Wierzący też obwiniają Boga. A Bóg obiecał, że będzie mnie chronił, że będzie mnie bronił, a znowu na ulicy w łeb dostałem. A dlaczego na ulicy w łeb dostałeś? No nie wiem, przecież cały czas się modlę. Modlę się przez cały czas. Ja mówię, o co się modlisz? No żeby w łeb nie dostać. Ja mówię, człowieku, lęk, który jest w tobie, lęk.
ty jesteś pełen lęku i ty chodzisz po tej ulicy w lęku, że dostaniesz w łeb. I dlatego, że chodzisz w lęku, to ten lęk otwiera drogę tym, którzy dają ci po łbie. To proste. To lęk otworzył drogę bandziorowi, który rozwalił ci łeb. Chodziłeś i miałeś pełne gacie. Ile to jest chrześcijan, którzy mają pełne gacie ze strachu przed tym światem? To mi zrobią, tamto mi zrobią, żeby mi tylko nie zrobili. Panie Boże, żeby mi nie zrobili. Panie Boże, Ty mnie chroń, Ty mnie chroń, Ty mnie chroń. Człowieku, oni nie rozumieją, że to nic nie daje. Ale gdyby się nie bał, to by nie dostał w łeb. Kurczę, ja nie wiem, co to jest. Ja, rozumiecie? Nie rozumiem, co to jest za przestrzeń. Nie mają pieniędzy. Czemu? Bo się boją o pieniądze. Diabeł ma dojście, kradnie im całymi garściami. A oni codziennie tylko w imieniu Jezusa ogłaszam obfitość, ogłaszam obfitość, ogłaszam obfitość. Ja mówię, wody się napij, bo ci zaschnie w gardle. Zaschnie ci w gardle. Tu ci zaschnie. Od tego ogłaszania obfitości. Umrzesz z pragnienia. Umrzesz z pragnienia. Ale jeżeli uznasz się za człowieka, który ma pieniądze, który jest bogaty, wstaniesz rano, jestem bogaty. I to nie będzie twoja ściema, tylko ty zaczniesz mieć mentalność taką, tak? Mentalność. To raptem się dowiesz, jak łatwo uzyskać pieniądze jest. W tym kraju niestety, za czasów w ogóle wojny w ogóle teoretycznej, która tam jest, nie? I wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ja nie mówię, że będzie łatwo, ale mówię, że jest to możliwe. Jeszcze raz mówię, diabła, demonów, demony, a nawet bożych aniołów nie obchodzi to, czy ludzkość jest zbawiona. Ich obchodzą decyzje i czyny ludzkości, czyli poszczególnych ludzi. Ich to interesuje. Rozumiesz? I jeżeli nie będziesz chodził w bożych prawidłach, to będziesz tarczą dla diabła bez względu na to, jak uduchowiony jesteś. Po prostu. A Boże prawidła są tak, na przykład, o, właśnie wracamy do tematu, nie bój się i nie lękaj. Jezus powiedział tak, nie bój się i nie lękaj. Nie troskaj się o dzień jutrzejszy. Nie troskaj się o dzień jutrzejszy. Zobacz, nie troskaj się o dzień jutrzejszy. No ludzie, ilu z was myśli o tym, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok? Albo wspomina, co było w przeszłości i co się straciło? Mogłem to zrobić, a jakbym za niego nie wyszła, to bym była, kurczę, kierowniczką. A jakbym za nią, jakbym się z nią nie ożenił, to był taki, kurczę, przede mną sukces, zatrzymała mnie ona. Rozumiesz? Cały czas. A Jezus powiedział, nie troskaj się. Co mam robić w takim razie, Panie Boże, z głową, jak ja się najlepiej na świecie potrafię troskać? No to po prostu cię będzie diabeł dojeżdżał. No. O to tu chodzi. Albo się modlą, Boże, pomóż mi nie troskać się. Zobaczcie te dzieci. One mają tak wywalone na różne rzeczy. Weź, podejdź do tych dzieci i się zapytaj tam, co ty tam myślisz o inwazji Putina? Spytaj się ich. Spytaj się tam, czy podwyżki będą. Zobacz, tę dziewczynkę z niebieskowatą w ręku. Spytaj się, co ona myśli o podwyżkach. O, zobacz, zobacz. Zobacz. Co ona o podwyżkach myśli? To jest ciekawe. Ciekawe, co Nathan o podwyżkach myśli. Nathan, co myślisz o podwyżkach? I tylko wyraz twarzy zobaczcie. Co myślisz o podwyżkach, Nathan? On nie zna słowa podwyżka. Rozumiesz? No poszedł, poleciał, zobacz, wziął czapkę, tak spojrzał. Wziął czapkę, poleciał. A Bóg powiedział, bądźcie jak dzieci. Nie będziemy jak dzieci, będziemy jak dorośli. Będziemy się martwić, co zrobi Putin, będziemy się martwić, co będziemy jeść, będziemy się martwić tym wszystkim. I tak Bóg jest z nami, Bóg nam pomoże. Nie pomoże, nie rozumiesz, że ci nie pomoże? Rozumiesz, że ci nie pomoże? Ponieważ nie może. Ale bądź jak dziecko. Machnij czapką, zrób głupią minę.
i pobiegnij naokoło kurcze kolumny. Po prostu zrób to, co to dzieje. Zobaczcie, jakie to jest trudne. Wielu z was się troska, ale nie zrobiliście tego, co dziecko. Jak ja marzę o tym, żeby ludzie słuchali w ogóle tego, co się do nich mówi. Zrób to, co dziecko. Zdejmij czapkę, pomachaj, zrób głupią minę i pobiegaj naokoło kolumny. Wolisz się troskać? No. Widzicie, jak to działa? Mamy program wmontowany w głowę. Program, a te dzieci nie mają tego programu. Rozumiecie, o co chodzi? O, o! I bardzo dobrze. Głupia mina jest lepsza niż taka zasadnicza, taka. Rozumiesz? Bo Jezus powiedział, nie troskaj się, nie troskaj, nie troskaj się. Wczoraj kończyłem oglądać filmu dokumentalny o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Na trzy części jest podzielony. Pierwsza część, jak jest sportowcem, druga, jak jest aktorem, a trzecia, jak jest politykiem. To był dopiero artysta. Rozumiesz? I jedzie swoim hamerem sześciokołowym i mówi tak, mam hamera, ma sześć kół. Czy on mi jest potrzebny? Nie. Czemu go mam? Bo w życiu trzeba się bawić. I wiesz, nie słyszysz tego od kogoś, kto nie osiągnął sukcesu. Słyszysz to od kogoś, kto osiągnął sukces. Słyszysz to od 13 człowieka, który 13 razy był mistrzem świata, który w pewnym momencie był najbogatszym aktorem w ogóle na świecie, który stał się człowiekiem polityki, który wrzenił się w rodzinę Kennedych. On ci mówi, ludzie za bardzo są poważni, zbyt poważnie podchodzą do życia. A Jezus mówi, nie troskaj się. O Panie, to jest niemożliwe, ja się muszę troskać, bo jak ja się nie będę troskał, to ja zginę. A Bóg mówi, zginiesz, jak się będziesz troskał, bo przyjdzie do ciebie diabeł, przyjdą demony. Wielu wierzących ludzi oczekuje, że aniołowie Boży będą ich wspomagać. Troskają się, martwią się i mówią, Boże, daj mi swoich aniołów, posłuchaj mnie. Żaden Boży anioł nie pomoże człowiekowi, który się troska. Rozumiesz mnie? Czemu? Bo aniołowie funkcjonują w pradawnych zasadach bożych. Dla nich człowiek, który się troska, nie jest obiektem, któremu się pomaga. No to są, rozumiecie, to jest bardzo mocne, co do was mówię dzisiaj. Również reszta stworzenia, zwierzęta, rośliny, żywioły, prawa fizyki i tak dalej, tych zjawisk nie obchodzi zbawienie człowieka, ale jego decyzje i czyny. Rozumiesz? Trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, problemów gospodarczych nie obchodzi to, że z Bogiem chodzisz. Nawet psa ze złamaną nogą nie obchodzi to, że jesteś narodzony z Bożego Ducha. Jak będziesz się go bał, to cię ugryzie. Rozumiesz? Jak będziesz się obawiał, że cię pies ugryzie, to cię pies ugryzie. I nie będzie patrzył, że to jest święta noga. Po prostu ci się wgryzie w łydkę. Bo on wie, że się boisz. To są takie jaja ludzie. Bo ta rzeczywistość duchowa i materialna, ona ma pamięć komórkową. Dla niej wszystko jest takie, jak przed założeniem świata. Rozumiesz? Mamy tak, jak żyjemy, a nie tak, jak nam Bóg zrobi. Każdy człowiek na świecie ma tak, jak żyje. Przyjęcie Jezusa jako Pana Zbawiciela to jest bilet do nieba. I teraz się zaczyna przygoda. Otwieram swoje serce, Panie Boże, na Twoje prawa, cele i dążenia. Naucz mnie, Panie, drogi swojej, abym nie zbłądził. Naucz mnie, Boże, drogi Twojej, abym trzymał diabła za mordę. A zatem Bóg nie jest twoim katem. To rzeczywistość jest twoim katem. Rzeczywistość duchowa i materialna to twój kat.
Nie wkładaj głowy pod to, bo to cię zmiecie. To ta rzeczywistość ocenia cię na podstawie twoich decyzji i czynów. Decyzje i czyny. Oceniany jesteś. Diabeł cię ocenia. Demony cię oceniają. Patrzą się na ciebie. Rozumiesz? Wielu ludzi siedzi załamanych. Załamanych. Siedzą załamani. Jestem załamany życiem. Siedzę załamany jestem. Nic nie robię, bo jestem załamany. Boże, wyprowadź mnie z mojego załamania. I nic się nie dzieje z tym człowiekiem. I tylko jest gorzej, gorzej, gorzej. Dlaczego? No bo przecież jest zasada. W ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Dlaczego ty nie przyjmiesz swojego uzdrowienia? Czemu? No ale jak to mam przyjąć swoje? No, przyjmij. Teraz przyjmij. Przyjmujesz teraz? Tak, przyjmuję i dalej czuję się załamany. Bardzo dobrze. Jesteś załamany? No nie jestem. Wierzę, że nie jestem załamany. Bardzo dobrze. Teraz idź coś zrób, co by zrobił człowiek niezałamany. Zrób coś. I tak raptem idzie, robi coś, jedną, drugą, trzecią rzecz. Ty wziął się, wyrównał. Ale numer. A potem przychodzi, mówi, Bóg mi pomógł. Ja normalnie nieraz słucham, gdyby Bóg mi pomógł. Rozumiesz? Ja mówię, bo ja rozumiem, czemu ludzie tak mówią, nie? Bóg mi pomógł. Wiara twoja cię uzdrowiła, a nie Bóg ci pomógł. Bóg ci pomógł, wiesz kiedy? Kiedy posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa. On ci pomógł. A wiara twoja, wiara w prawidła Boże, rozumiesz? Doprowadziła do tego, że rzeczywistość duchowa i materialna musiała zrobić krok w tył. Rozumiesz? I to ta rzeczywistość wynagradza cię lub karze za twoje decyzje i twoje czyny. To rzeczywistość cię wynagradza albo karze. Czy ty rozumiesz, że diabeł, ten stary diabeł, on może ci służyć? No. Czy ty rozumiesz, mówię teraz do każdego narodzonego z Bożego Ducha człowieka, czy ty rozumiesz, że ludzie ze świata mogą przynosić ci pieniądze? No. Czy ty to rozumiesz? Czy ty rozumiesz, że diabeł może ci służyć? To jest bardzo ważne. To, co mówię, czyni Boga uniewinnionym, a ciebie odpowiedzialnym. Rozumiesz? Bóg posadzony na ławie oskarżonych zostaje uniewinniony, a ty posadzony na ławie oskarżonych zostajesz obciążony odpowiedzialnością. Uwielbiam być odpowiedzialny. Jest mi z tym bardzo dobrze. Wstałem dzisiaj rano i byłem panem swojego życia. Kiedy otworzyłem swoje usta do modlitwy, kiedy wyszedłem z psem przed klatkę i powiedziałem Jezus, to ja wiedziałem, że ja rządzę. A rozumiesz? Kiedy powiedziałem Jezus, to wiedziałem, że władam. A po prostu wyszedłem z psem przed klatkę. Musisz to zrozumieć. Kiedykolwiek ci przyjdzie do głowy, że Bóg czegoś nie robi w twoim życiu, to uznaj to za kłamstwo, bo Bóg jest niewinny. Zawsze sobie przypomnij proces sądowy, w którym Bóg został uniewinniony. Nie sadzaj go więcej na ławie oskarżonych. I pamiętaj, że to ty panujesz i rzeczywistość duchowa musi ci służyć, jeśli będziesz poruszał się w prawidłach Bożych. A z drugiej strony pamiętaj, że jak się nie będziesz poruszał w prawidłach Bożych, to rzeczywistość duchowa i materialna będzie cię nokautować. I będziesz mógł 500 tysięcy razy na minutę krzyczeć do Jezusa i nic się, kurczę, nie wydarzy. I wielu z was doświadczyła tego nieraz.
a potem przychodziło potępienie do was. Kurczę, ja nie jestem może narodzony z Bożego Ducha, a może ten Duch, co jest we mnie, to nie jest święty, a może to, a może tamto. Rozumiecie? Zostańcie z tym przyjacielem. Wiedzcie, w którą stronę macie się poruszać.